Dziś trafił do mnie do naprawy laptop. Jest to laptop firmy Samsung. Dosyć widać już używany, brudny, pożółkły. Ale problem prawdopodobnie nie dotyczy samego laptopa, lecz jego zasilacza. Tutaj jakieś takie historie się robią. Przewód został wyrwany. No, żeby taki laptop, taki zasilacz naprawić, to trzeba będzie go rozebrać. W zasadzie zasilacze się nie powinny rozbierać, bo one są hermetycznie zamknięte. Ale w takim przypadku zastosuję taką metodę młotkową. Nóż i młotek pięknie rozbija taki zasilacz. Już jestem w środku. Dwa przewody. Czarny jest i biały. Trzeba w ogóle to obciąć. Na nowo trzeba będzie to zrobić. Ten dławik trzeba było wyjąć. O, ładnie zszedł. To może go włożę od razu z powrotem. On powinien być przyklejony. Zaraz zobaczymy, jak to zrobić. Na pewno trzeba odizolować kawałek przewodu. No, jak się takie historie dzieją przy wtyczce, to trzeba cały przewód wymienić. O. Elegancko. Może zejdzie? Zeszło. No i dobrze. Mamy tutaj przewód dwużyłowy w sumie. No, można powiedzieć, że jedno z ekranem. Ale to dobrze. Czasami są trzyżyłowe. Jeszcze jest informacja o tym, jaka laptop dostaje, jaki to jest typ zasilacza. Tutaj nie dostaje żadnej informacji. Jest to zasilacz pewnie na 19 V. Tak, bardzo mały prąd, 1,6 A. Czy 16, 1,6 to było za mało. Nie ma takich chyba zasilaczy. Tu się świeciła zielona dioda. W związku z tym ja nie sprawdzam, czy on jest dobry. Prawda, można tam zobaczyć, co tu się dzieje, ale tam jest wszystko, widzę, w porządku. Trzeba się pozbyć tych przewodów, co tutaj są. Pewnie plus. Taki nie to biały, nie to żółty. A ten przy skraju to jest ekran minus. Dobra. Nie wiem, czy to się da rozebrać w ogóle, ale nie będę tego rozbierał, tu się dojdzie. No, było trochę odciąć tej izolacji, żeby to było widać. Gdzie to lutować? O. No, aż tutaj taka istota nie jest w tym miejscu. Prawdopodobnie zaplanowana prowokacja ze strony Rosji, mówi rzecznik rządu o incydencie z samolotem Straży Granicznej. Dziś powrót z wydłużonego majowego urlopu. Jest więcej policyjnych kontroli na drogach. Tutaj. Premier Słowacji Eduard Heger podał się do dymisji. Jego propozycja rozwiązania sytuacji politycznej coś się nie chce odskrobać. Na początek o niebezpiecznej sytuacji nad Morzem Czarnym z udziałem samolotu naszej Straży Granicznej. Dobra. Rosyjski myśliwiec przechwycił polski samolot pełniący służbę na unijnej granicy. Wykonał agresywne i niebezpieczne manewry.
Nasza maszyna we współpracy z rumuńską strażą graniczną wykonywała rutynowe misje patrolowe pod auspicjami Frontexu. Tak skomentował incydent rzecznik prasowy rządu Piotr Mile w Polsat News. Misja właśnie Frontexu, w której uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Straży Granicznej, miała na celu monitorowanie przestrzeni powietrznej właśnie na terenie Rumunii. I w ramach tej misji doszło do sytuacji, w której po prostu zbliżył się... Taka prosta, można powiedzieć, naprawa. Trochę chyba za długo zrobiłem. Tak mi się wydaje. Może będzie krótsza. O. Tu trzeba szpilorem otwory porobić. Będzie ciężko to... te przewody włożyć. Najpierw lutuję minus. Dobra. Z tą koszulką. Teraz plus. Elegancko. Teraz zrobię próbę. Najpierw sprawdzę, czy tu nie ma zwarcia. Nie ma. Teraz napięcie podłączę. I do sieci. Dziewiętnaście dwadzieścia pięć. Dioda świeci na zielono. Zobaczę jeszcze na drugim końcu wtyku, co jest. Też jest 19,25. Dobra, można to sklejać. Klej kapnąć, to wezmę tak. Najpierw przymiarka taka, jak to ma iść. Dobra. To wejdzie tam. No dobra, to można od razu ten dławik też przykleić. Się tutaj tylko dobrze przykleił. Czy ten klej tu jakiś leci? Coś tam leci. Dobra. A. Jak się sklei, to się to później tego nie wyrwie. No i teraz sam zasilacz. Tu po rancie też przejadę klejem. A. Jest. Patrzę. Gdzieś tu miałem kiedyś taki ścisk. Ale gdzieś znikł. Dobra. Jest. Na trzeba to po prostu trzymać chwilę, żeby to złapało, ten klej. Gdyby tutaj te ścisy nie uciekły. Gdzieś był. Ale jak nie ma, to tak go ścisnę tą gumką. Się dobrze to trzymało.
Chociaż on już złapał praktycznie. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie złapał. Nieraz klej łapie od razu, a nieraz się zastanawia. Palce na pewno od razu sklei. To, co nie trzeba, klei od razu. Dobra, zrobimy może inaczej. Będąc, nie chcąc czekać. Czy ta taśma ma swój początek, czy nie ma? Ma. No, na czas klejenia wezmę to taśmę, zwiążę. Niech się klei. No i z powrotem zasilanie. Joda ładnie zielona świeci. Miernik można wyłączyć. No i próba. Czy ten laptop się w ogóle uruchomi? Nic tu nie widzę, żeby się świeciło. No, od razu wystartował. Trwa uruchamianie systemu Windows. Nie działa ten laptop może zbyt szybko. Zbyt jasno też się nie świeci. Ale już będzie ok. Teraz dopiero się jaśniej świeci. Będzie dobrze. Czekaj, czekaj. Windows każe czekać. Poczekamy jeszcze chwilę. Zapraszamy. Komunikat w tym czasie sobie tutaj trochę na biurku też targały posprzątam. Zanim nas zaprosi. Nie ma na pewno dysku SSD, bo to bardzo powoli ten laptop jakoś chodzi. Ojej, takiego laptopa bym w ogóle nie chciał używać. Z taką prędkością chodzenia. No, zasilacz się klei. Czy już mogę zamknąć system? Start. Zamknij. No i co? Start. Zamknij. O, wymój zamknięcie systemu. Dobra. To mi się podoba. System się zamyka. No i to tyle. Z takiej prostej naprawy zasilacza. Zasilacz będzie służył. Bo w ogóle Samsungi mają takie specyficzną wtyczkę z bolczykiem maleńkim. Ona dosyć... No nietypowy jest to zasilacz. Bym powiedział. Specyficzny.